czym jest problem? Otóż w tym, że lista kodów, które są drukowane w rubryce 12 prawa jazdy, jest cholernie długa, a dla ustawodawcy okulary nie są wcale tym samym, co soczewki kontaktowe. Ale tu syf. Cześć kochani, dzisiaj nietypowy odcinek, ale uznałem, że sprawa jest na tyle pilna i niebezpieczna, że warto o tym szybko powiedzieć. I zanim standardowo podziękuję Wam wszystkim za subskrypcję i wspomnę o partnerze kanału, mam do Was prośbę. Weźcie sobie teraz z portfelika swoje prawo jazdy, odwróćcie je na drugą stronę i sprawdźcie rubrykę z numerem 12. I jeżeli znajdziecie w niej jakiś kod, to jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że przy okazji następnej kontroli policyjnej możecie stracić prawo jazdy. Oczywiście zachęcam do skorzystania z oferty partnera kanału, firmy Prodig Tech, która produkuje takie oto mierniki grubości powłoki lakieru. Bardzo przydatna rzecz przy kupnie samochodu. Link na dole z aktualną promocją. A teraz lecimy szybciutko z tematem. To nie jest planowany odcinek, ale parę dni temu napisał do mnie jeden z widzów z pytaniem odnośnie kodów w prawie jazdy. Chodzi o zakodowane informacje właśnie w rubryce 12, które mówią m.in. o Waszych ograniczeniach zdrowotnych, czy też wymogach dotyczących Waszego pojazdu, jak na przykład musi mieć przerobione pedały do obsługi rękami i tak dalej. Dlaczego ja o tym mówię? Bo przy okazji wprowadzenia nowych przepisów i nowego taryfikatora od 1 stycznia zmienił się też kodeks wykroczeń, bo nowe prawo o ruchu drogowym zostało wprowadzone jak zwykle przy akompaniamencie niektórych innych ustaw. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, co ma kodeks wykroczeń do prawa o ruchu drogowym, ale już Wam tłumaczę, o co chodzi z tymi nieszczęsnymi okularami. Moi znajomi, którzy jeżdżą na motocyklach, przeważnie robili prawo jazdy kategorii A, gdy mieli już trzeci, czwarty albo piąty motocykl, bo po pierwsze no mandat był śmiesznie niski, więc można było zapłacić 500 zł zamiast iść na kursy za 1500 przykładowo, no a po drugie to były takie czasy, że polonezem motocykla nikt nie gonił, więc no właśnie. I żeby dzisiaj nie było takich patologii, od 1 stycznia podniesiono tą granicę. Teraz za jazdę, to jest bardzo ważne, bez uprawnień, zamiast grzywny 500 zł, czyli mandatu w wysokości 500 zł, grozi mandat w wysokości 1500 zł obligatoryjnie. Mówi o tym artykuł 94 paragraf 1. Kto na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł. Super. Problem w tym, że pojawił się przy okazji jeszcze paragraf 3. I ten paragraf 3 brzmi: w razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w paragrafie pierwszym, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. I moi kochani, jeżeli macie orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że powinniście jeździć w okularach, a w takich okularach nie jedziecie, to dla policji, i to od wielu lat, jesteście właśnie uczestnikiem ruchu, który porusza się bez uprawnień. Wasze prawo jazdy są tak jakby warunkowe, więc żeby jechać legalnie po drodze, musicie mieć na nosie okulary. W czym jest problem? Otóż w tym, że lista kodów, które są drukowane w rubryce 12 prawa jazdy, jest cholernie długa, a dla ustawodawcy okulary nie są wcale tym samym, co soczewki kontaktowe. Bo jeżeli macie w rubryce adnotację 01.01, oznacza to jasno obowiązek jazdy w okularach. Jeżeli macie 01.02, to znaczy, że możecie jeździć tylko w soczewkach. Jeszcze raz powtarzam, 01.01 tylko okulary, a 01.02 tylko soczewki. I chyba w tym miejscu nie muszę tłumaczyć, że większość okularników traktuje soczewki i okulary wymiennie,
No ale niestety polski ustawodawca nie, żeby móc jeździć wymiennie w okularach lub soczewkach, potrzebujecie kodu 01.06. I przykładowo, jeżeli tak jak ja 20 lat temu robiliście prawo jazdy i poszliście na komisję lekarską czy to badanie w okularach, to ten lekarz z reguły wpisywał okulary, czyli w takim prawie jazdy macie kod 01.01. I ja nie chcę się chwalić, że mam od 20 paru lat prawo jazdy, tylko zwracam waszą uwagę na to, że ten problem dotyczy właśnie takich ludzi jak ja, czyli w wieku powiedzmy tych 40 lat i w górę, bo proces starzenia się wzroku, nie ma się co oszukiwać, poprawia wzrok, jeżeli jesteście krótkowidzami. I znam naprawdę bardzo wiele osób, które od lat nie jeżdżą w okularach dla własnego bezpieczeństwa, a mają w tych prawach jazdy wpisany kod 0101. I przy kontroli policyjnej do tej pory oczywiście było powiedziane zawsze, a no mam soczewki, wzrok mi się polepszył, ble, ble, ble. I okej, policjanci często przymykali na to oko. Natomiast dzisiaj, gdy grzywna jest 1500 zł minimum, a paragraf trzeci obliguje do zatrzymania uprawnień, swoją drogą ja nie wiem, kto ma te uprawnienia zatrzymywać, więc generalnie wygląda na to, że każda taka sprawa musi z automatu lecieć do sądu. No to sytuacja robi się naprawdę nieciekawa. Więc jeszcze raz bardzo was proszę, dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli ktoś długo jeździ samochodem i nie pamięta, co tam ma wpisane w tym prawie jazdy, albo nie wymieniał go przez wiele lat, bo na przykład tak jak ja ma bezterminowe i nie chce się tutaj jeszcze póki co ograniczać, to naprawdę apeluję dla własnego bezpieczeństwa, zerknijcie sobie zawczasu w tą rubrykę 12 i zobaczcie, jaki tam macie kod. Bo jeżeli się okaże, że musicie mieć okulary albo musicie mieć soczewki, no to może być bardzo nieciekawie przy kontroli. Ja wam muszę powiedzieć, że na przestrzeni czasu ustawodawca i tak poszedł troszkę po rozum do głowy, bo kiedyś na przestrzeni lat były jeszcze takie kody jak 0103 i 0104 i one oznaczały na przykład okulary ochronne albo ściemniające się, jakby nie można było tego wszystkiego zawrzeć po prostu jako okulary. No ale do dzisiaj rozbijamy okulary i soczewki kontaktowe. No i to dla kogoś, kto jedzie na randkę i chce dobrze wyglądać, więc czegoś takiego ze sobą nie bierze, a wsiada za kółko z soczewkami na oczach, może oznaczać przy najbliższej kontroli utratę prawa jazdy. Takie coś przepchnięto, takie coś obowiązuje od 1 stycznia, żeby wszystkim nam żyło się lepiej i bezpieczniej. No i niestety musimy z tym żyć. Na dzisiaj tyle ode mnie, Motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Paweł Rygas.